Województwo warmińsko-mazurskie przygotowane do obchodów roku Mikołaja Kopernika. 16 stycznia poznaliśmy zapowiedź niektórych z czołowych wydarzeń, jakie czekają nas w ciągu 12 miesięcy, a jest ich wiele. Już wkrótce mieszkańcy i turyści odwiedzający nasz region będą mogli liczyć na którąś z ponad 100 imprez organizowanych lub współorganizowanych przez instytucje kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo istotna kwestia taka, która pozostanie, to są inwestycje przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych. I tutaj zarówno Centrum Mikołaja Kopernika we Fromborku, które jest już w przygotowaniu, będzie wielkim przedsięwzięciem, zarówno szlak Mikołaja Kopernika, który będzie wsparty pieniędzmi unijnymi, żeby dalej go rozwijać i potwierdzać. No i oczywiście przebudowa, rozbudowa planetarium tutaj w Olsztynie, jak również gra komputerowa w oparciu o tablicę tutaj z Krużganku w Zamku Olsztyńskim będzie wykorzystana, dedykowana do działań i zainteresowania naszej młodzieży. Z myślą zarówno o nich, jak i o starszych pasjonatach astronomii, poważne zmiany czekają wspomniane już Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Wyposażymy obiekt w najnowocześniejsze urządzenia technologiczne, ażebyśmy mogli, uczestnicząc w różnego rodzaju seansach, przeżywać te wydarzenia astronomiczne. Powstanie habitat księżycowy, a więc nowa funkcjonalność, gdzie będziemy mogli przenieść się również tam, na Księżyc i obcować zupełnie z inną materią. Chociaż Mikołaj Kopernik przez wiele lat związany był z południową Warmią i to nie gdzie indziej, lecz tu, na Zamku Kapituły Warmińskiej powstała jego sławna tablica astronomiczna, trzeba wspomnieć też o innych miejscach jego pobytu, zwłaszcza o Fromborku. My jako Kościół, no, po pierwsze czujemy się odpowiedzialni za grób Kopernika, który wiemy, że jest w katedrze we Fromborku. I wszelkie wydarzenia, które związane są właśnie z rocznicami, szczególnie rocznica śmierci Kopernika, chcemy to upamiętnić. Chcemy pokazać, że ta postać była bardzo głęboko wpisana także w życie Kościoła tutaj warmińskiego. To właśnie tu, u boku swojego wuja Łukasza Wacenrode, biskupa warmińskiego, Mikołaj Kopernik pełnił funkcję administratora dóbr kapituły warmińskiej, ale studiował gdzie indziej, m.in. w Krakowie. I to właśnie gości z Małopolski możemy spodziewać się podczas uroczystości 480. rocznicy śmierci astronoma. Chcemy pokazać tym, co się, na czym się znamy, w formie muzycznej, w formie opowieści, historię Kopernika i przedstawić ją nie tylko tutaj we Fromborku, 20 i 21 lutego właśnie z zespołami Opery Krakowskiej, ale również przenieść ją później do Krakowa, żeby wiele ludzi, którzy będą mogli przyjeżdżać do Opery Krakowskiej, mogli tą historię poznać. Musical w lutym to oczywiście nie jedyny dobry powód, aby w tym roku odwiedzić Fromborg. Pod koniec sierpnia czwarta edycja festiwalu Copernicus Open, gdzie mówimy festiwal nauki i sztuki, czyli dotykamy tutaj tego wszystkiego, co jest istotne w życiu Kopernika. Nauka, sztuka i wiara. Poprzez warsztaty, wydarzenia artystyczne, koncerty zapraszamy do Fromborka, by właśnie być bliżej Kopernika. Najbliższa okazja do tego, aby być bliżej sławnego astronoma już w sobotę, 21 stycznia, kiedy na rynku Starego Miasta w Olsztynie odbędzie się uroczysta wojewódzka inauguracja roku Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach. Po dzisiejszym wydaniu Flesza Dnia zapraszamy też Państwa na obszerną relację z dzisiejszej konferencji prasowej.